Witamy w wersji demonstracyjnej SimRail. Znajdujesz się na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. Dziś poprowadzisz pociąg osobowy 40665 na odcinku Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Będzin. Do jego obsługi wykorzystasz elektryczny zespół trakcyjny 34WE. Musimy rozpocząć od przygotowania składu do drogi. Podejdź do niego i unieś pokrywę panelu przy drzwiach wejściowych. Świetnie, teraz załącz baterię, a następnie zamknij pokrywę. Pora na wejście do kabiny. Użyj do tego klawisza 1. Teraz załącz radiotelefon. Posłuży Ci on do komunikacji z dyżurnym ruchu podczas całego przejazdu. Aktywuj kabinę, obracając przełącznik w prawo na pierwszą pozycję. Użyj przycisku do skasowania systemu bezpieczeństwa CA-SHP lub spacji na klawiaturze. Systemy te będą regularnie sprawdzać Twoją czujność podczas jazdy. Nasz pojazd zasilany jest energią elektryczną z sieci trakcyjnej. Podnieś pantograf. Zamknij wyłącznik szybki. Zaczekaj na zamknięcie wyłącznika szybkiego, uruchomienie przetwornicy oraz sprężarki zasilającej m.in. układ hamulcowy pociągu. Teraz ustaw kierunek jazdy do przodu. Przełóż reflektory w pozycję jazda właściwa. W ciągu dnia możesz je przyciemnić, aby nie oślepiać innych pociągów. Przesuń kran hamulca w pozycję jazdy. Przytrzymaj przycisk odblokowania przewodu głównego. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Ząbkowice 40665, gotowy perony. Zaczekaj na pojawienie się białego światła na semaforze, które pozwoli Ci na jazdę manewrową do peronu. 40665, można wjeżdżać perony. Przestaw nastawnik do przodu, aby zadać moc i ruszyć. Operuj nastawnikiem tak, aby nie przekroczyć prędkości manewrowej 25 km na godzinę. Przestaw nastawnik do tyłu, aby zadać siłę hamowania. Klawisz minus na klawiaturze numerycznej. Zezwól na otwarcie drzwi przez pasażerów, obracając przełącznik we właściwą stronę. Zaczekaj do godziny odjazdu. Po sygnale gotowości od kierownika pociągu zamknij drzwi i poprowadź pociąg zgodnie z rozkładem jazdy, który możesz wysunąć po lewej stronie ekranu. Przybliżone wskazania semaforów oraz ograniczenia prędkości znajdziesz w prawym górnym rogu. Prędkościomierz wskaże Ci z kolei aktualną dozwoloną prędkość, moc zadaną czy siłę hamowania. Twój pociąg zatrzymuje się na każdej stacji i przystanku. Bacznie obserwuj wskaźniki i semafory oraz zwracaj uwagę na komunikaty od dyżurnych ruchu.
4665, gotów do odjazdu. Przestaw nastawnik do przodu, aby zadać moc i ruszyć. Po wyjeździe ze stacji możesz przyspieszyć do prędkości rozkładowej. Przestaw nastawnik do przodu, aby zadać moc i ruszyć.
Zbliżasz się do kolejnego przystanku. Przestaw nastawnik do przodu, aby zadać moc i ruszyć. Widoczny semafor wskazuje, że kolejny semafor wyświetla sygnał stój. Jedź ostrożnie. Użyj przycisku wywoływania na radiotelefonie, aby wywołać dyżurnego ruchu. Dąbrowa Górnicza 4665, proszę o wjazd. 4665, wjazd do Dąbrowy Górniczej odbędzie się na sygnał zastępczy na tor numer 1. Sygnał zastępczy pozwala na wjazd w awaryjnych sytuacjach z prędkością do 40 km na godzinę.